A teraz dodzwoniłem się do Kuby Czubika, gitarzysty grupy Kiriam. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Kuba, wydaliście 4. album studyjny zatytułowany Desires i wypuściliście tę płytę w 2016 roku. I to płyta jest nagrana w wersji anglojęzycznej. Powiedz dlaczego, chociaż ja podejrzewam o co tu chodzi, ale powiedz słuchaczom sam. Tak, zgadza się, płyta została nagrana w języku angielskim, wydana była w marcu 2016 roku. A dlaczego płyta anglojęzyczna? Ano dlatego, że mocno nawiązaliśmy pracę z taką fińską wytwórnią Inverse Music Group, i dzięki nim ta płyta ukazała się w wielu krajach europejskich, m.in. w Holandii, Szwajcarii, Niemczech. No więc z założenia trzeba było zrobić materiał w języku tak zwanym, ja to mówię, uniwersalnym, czyli w języku angielskim. Mówi się, że to język rocka jest, to dlatego tak wszyscy po angielsku śpiewają. No trochę też tak jest, że to jest język rocka, ale no jednak no, mówię się, że no, język angielski, no jeżeli ktoś chce wypuścić materiał na międzynarodowe wody, że tak powiem, no to jednak trzeba to zrobić w języku obcym, no w języku polskim, no raczej by to się nie udało puścić płyty. Kuba, napracowaliście się dużo, bo to przecież nagrać płytę po angielsku, to też trzeba dużo wysiłków w to włożyć. To powiedz teraz, wytwórnia Inverse Records wydała tę płytę, jest jakiś odzew właśnie za granicy? No jest odzew. Aktualnie również nawiązaliśmy kilka cennych kontaktów, jeśli chodzi o agencje koncertowe zagraniczne, więc myślę, że zaowocuje to w przyszłości jakimiś zagranicznymi występami również. Aha, to o to właśnie chodzi. No między innymi to jest jeden z jakby ze skutków tego, że wydaliśmy płytę anglojęzyczną i że ona ukazała się poza granicami naszego kraju. Wiesz, tak myślę, że wracam jeszcze na chwilę do tej wytwórni płytowej. Teraz sobie przypominam, że ta wytwórnia dużo łowi w Polsce i łowi na Podkarpacie, bo chyba Guitar Force też tam z tą wytwórnią coś kolaboruje. Słyszałeś o tym? Słyszałem, że Guitar Force kimś nawiązał kontakt, ale czy to była akurat ta wytwórnia, to szczerze mówiąc nie jestem w 100% pewien, bo nie śledziłem aż tak mocno tego tematu. Czy jakieś duże zmiany aranżacyjne nastąpiły na tej płycie anglojęzycznej no, w stosunku do albumu tych poprzednich? Generalnie no, każda płyta Kiriam nachylająca po sobie była w jakiś sposób inna. A ta również troszkę brzmi inaczej, natomiast z takich bardziej znaczących zmian to dodaliśmy do instrumentarium akurat na tą płytę skrzypce. Mm-hmm. I one troszkę wzbogaciły brzmienie tej płyty o takie jakby smyczkowe smaczki. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to no dalej jest to mocne gitarowe granie, przeplatane z bardziej przestrzennymi partiami, bardziej takimi nawet już zahaczającymi o jazz, czy nawet jakiś blues rock. Także jest to taka troszkę mieszanka. No. Jest to płyta troszkę inna od poprzedniej, ale no jakaś tam zalążek stylistyki no jednak został i naszego stylu Kiriam został jednak zachowany. Ty jesteś gitarzystą, więc pewnie słyszałeś, a jeśli nie, to opowiem ci o takim zdarzeniu. Przed tygodniem na koncercie grupy Green Day wokalista poprosił na scenę fana z Polski oczywiście. Krzysztof miał na imię, wyskoczył na scenę, poprosił, żeby zagrał jakieś riffy utworu Green Day, a chłopak to wykonał, a pan Armstrong mówi do niego: gitara jest twoja. Słyszałem o tym, bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Chłopak mało nie zemdał, powiem szczerze, nogi się pod nim ugięły, złapał się rękami za głowę. Twój ulubiony gitarzysta, którego chciałbyś w pewnym sensie jakoś naśladować? W sumie to mam trzech takich gitarzystów. Pierwszym, który w ogóle sprawił, że zacząłem grać na gitarze, to był polski gitarzysta Janek Borysewicz. Później odkryłem Steve Vai'a, którego miałem okazję w zeszłym roku osobiście również poznać w Warszawie. To jest jakby tych dwóch gitarzystów jakby miało największy wpływ na do tej pory na mój styl grania. A trzecim to jest Richie Sambora, który grał
grał do pewnego momentu w Bon Jovi, no teraz tam kontynuuje solową karierę. No to nie ma się czego wstydzić, bo wszyscy trzej to górna półka, jak to się mówi, obsługi wiosła, to język taki slangowy troszeczkę. Dokładnie. Słuchaj, wybrałem do prezentacji z tej płyty utwór zatytułowany Deep. Możesz coś o tym nagraniu powiedzieć? O, z tego co pamiętam, to był chyba drugi utwór, tak, jaki w ogóle powstał na tą płytę. I cóż tu więcej mogę o nim powiedzieć. No jest to dość, dość szybki utwór, ponieważ momentami tam motywy jakby już zahaczają troszkę taki szybki power metal, aczkolwiek no, lubię ten utwór grać, ponieważ jest dość szybki, ale też są takie bardziej połamane fragmenty, zwłaszcza we wstępie. Płyta wasza oczywiście dostępna gdzieś poprzez stronę internetową waszą? Tak, jest dostępna poprzez stronę internetową, jak i również dystrybucją w Polsce płyty zajmuje się firma Fonografika, więc w każdych dobrych sklepach muzycznych typu Empik i tak dalej można ją znaleźć na pewno. Kuba Czubik, gitarzysta podkarpackiej grupy Kiriam, która wydała płytę Desires na zachodzie Inverse Records. Dziękuję za rozmowę, słuchamy utworu Deep. Ja również dziękuję. Punishment and
Dream.